Cześć. Super, że jesteście. Dawno nas nie było. To pierwszy nasz webinar w tym roku. Ciągle przybywacie. OK. Dzisiaj porozmawiamy sobie o e-commerce. Właśnie jest z nami Konrad Celintegro. On opowie dzisiaj o integracjach w waszych sklepach internetowych. Jak się do tego zabrać i oczywiście jak skutecznie wykorzystać integrację, aby zaoszczędzić czas no i nie nadwyrężyć budżetu. Ja natomiast myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie to też dobra okazja, żeby was czymś zainteresować, ale na początku chciałabym was zapytać o to, czy na przykład wprowadzając, wprowadzając jakieś zmiany na swoim sklepie internetowym, na przykład zmiana motywu, czy aktualizacja lub instalacja nowej wtyczki, albo na przykład aktualizowanie nowej wersji PHP, lub w zasadzie jakąkolwiek zmianę, jaką przeprowadzaliście na sklepie, czy spotkaliście się z jakąś taką niepożądaną akcją, czyli napiszcie proszę na czacie, bo jestem, jestem ciekawa. Chodzi o to na przykład, że wam coś się wysypało w sklepie, że jakaś zmiana, która miała zajść, nie weszła, a wam, a wam zależy na tym, no, żeby weszła, albo wyskoczył jakiś błąd na stronie, albo w ogóle cały sklep wam leży. Okej, okay, Paweł napisał no ba, <laughs> czyli, czyli problem, problem jest aktualny. Okej, okay. Okay, no właśnie, bo ja jestem pewna, że właśnie Wam i Komersiakom zależy na tym, żeby zamówienia do sklepów padały bez jakichś niepożądanych przerw. No niestety, jak wiecie, zmiany wyglądu sklepu czy wszelkie inne jakieś deweloperskie zmiany są obarczone takim ryzykiem, no, że coś Wam się może wysypać jednak. Sama znam kilka osób, nie wiem czy ty Konrad też, które jak posiadają sklepy internetowe wręcz bały się zaktualizować jakąś wersję na przykład, tak. Wordpressa czy jakąś wtyczkę właśnie z tej obawy przed tym negatywnym skutkiem. Co za tym idzie na przykład jakimś, jakąś przerwą w pracy Wielokrotnie przed tym stałem. No Mają gdzieś tam kilkadziesiąt wtyczek, jeszcze nie wszystkie pewnego pochodzenia. Różnie z tym bywa. No właśnie, różnie z tym bywa. Dlatego jeżeli należycie do takich osób, które się boją, lub po prostu lubicie sobie pogrzebać w swoich sklepach, lub coś przetestować, przygotowaliśmy Wam funkcję stagingu w naszym nowym produkcie hostingu e-commerce. Zaraz wam tutaj ją pokażę chwila. Całą, całą funkcję i opis jej możecie sobie przeczytać na naszej stronie. Zaraz wam wkleję link na czacie. Ale głównie chodzi mi o to, jak ta funkcja działa. To jest kserokopiarka waszego sklepu. Najprościej mówiąc. Możemy tak naprawdę jednym kliknięciem stworzyć takie środowisko testowe i to na nim przeprowadzić wszelkie zmiany bez właśnie tej obawy, że wpłyną na sklep lub właśnie decyzje klientów. Utworzenie takiego środowiska tak naprawdę zajmuje kilka, kilkanaście sekund i jest wolne od indeksowania Google'a, więc to też jest ważne, że nie musimy martwić się o to, że jakiś robot nam to sczyta i zaindeksuje i gdy już mamy taką kopię, nanosimy zmiany na niej, więc w ten sposób możemy łatwo przetestować wszystko to, co chcemy, tak naprawdę. Oczywiście w granicach funkcji WordPressa. Gdy jesteśmy pewni tej swojej zmiany, to dopiero później, również jednym kliknięciem, tak naprawdę przenosimy te zmiany na produkcję czyli do sklepu, który będzie już widoczny dla klienta. I to, tak naprawdę, jedna z wielu funkcji naszego hostingu e-commerce ale. Moim zdaniem najciekawsza i dlatego chciałam się właśnie z wami nią podzielić. O innych funkcjach możecie przeczytać właśnie na naszej stronie. Zaraz wam to wkleję. Możecie się przekonać właśnie dlaczego na przykład częsty backup waszych sklepów jest tak ważny i jak szybkość sklepu wpływa na konwersję. Ale wydaje mi się, że dzisiaj, to znaczy jestem pewna Konrad, że dzisiaj porozmawiamy o kolejnej ważnej funkcji, którą w sumie również posiada nasz hosting. E-commerce, w postaci preinstalowanej wtyczki, która umożliwi Wam integrację z systemami używanymi w handlu. I dzisiaj właśnie Konrad o tym opowie. Tak ja? Myślę, że jest szansa, że doświadczymy jakiejś magii, bo dla mnie integracja sklepów to, to na razie magia. <gryw> więc Konrad na pewno nam to super rozjaśni, więc zostawiam cię z naszą publicznością. Mam nadzieję, Super. że będzie dla Ciebie łagodna. Nie, no będzie. <grym> Super, dzięki. Dobra, to może przejdziemy? O, dzięki. Dobrze, zajmiemy się dzisiaj ogólnie integracjami z systemami e-commerce. Może najpierw się przedstawię. Nazywam się Konrad. Ogólnie zajmuję się w Selintegro rozwojem. I w sumie też już marketingiem, ale od 9 lat na poziomie praktycznym działam w handlu internetowym i przede wszystkim ogarnianiu takiej logistyki wewnątrz firm handlowych. Coś mi tu pyknęło, Adriano? Okej, okay, ale to dobrze. Przejdźmy dalej. Dla kogo jest to spotkanie? Ogólnie bym powiedział, że w sumie dla wszystkich, bo chciałbym, żebyście je traktowali jako przedstawienie wizji, zrozumienia tego, jak całość tego rynku logistycznego tak naprawdę w e-commerce działa. Bo nie będziemy tutaj mówić ani o SEO, ani o tym, jak otworzyć sklep internetowy, jak sprzedawać na marketplace. Ie. To nie tego typu webinar. Bardziej chcę Wam przedstawić z tej drugiej strony, z tej strony logistycznej. Jak te systemy są skonstruowane, jak one ze sobą się łączą. Padnie tutaj kilka z nich. Pewnie większość z nich znacie. Ja je tylko pokrótce przedstawię, wyjaśnię, ale nie będziemy się na nich tak skupiać jeden do jeden, bardziej na samym procesie, po tym, co się dzieje, jeżeli ktoś już u Was zapłaci, kupi towar albo kliknie kup teraz na Allegro i co się po tym już u Was w firmie dzieje. Bo możesz być małym sprzedawcą, który ma tylko sklep na WooCommerce, e możesz sprzedawać po prostu swoje towary na Allegro, możesz też być sprzedawcą, który rozpoczyna w ogóle od handlu stacjonarnego, ma swój sklep stacjonarny i to są głównie właśnie klienci, którzy mają systemy ERP i od tej strony też mogłeś wyjść i chcesz w ogóle zacząć w tym e dalej działać, albo chcesz zdywersyfikować swoje przychody i otworzyć nie wiem, kilka sklepów internetowych czy wejść na Allegro, czy na Amazon, i tak dalej. I powiem Ci, jak to mniej więcej ze sobą połączyć, jak to zgrać i jak ten cały system i obiekt tych wszystkich dokumentów, zdarzeń, i tak dalej, powinien wyglądać, a jak wygląda czasami. Ogólnie podzieliłem prezentację na takie cztery duże bloki. Będzie przede wszystkim ogólnie. Przejdziemy przez teorię. Najpierw czym są systemy RP, marketplace cała reszta. Później przedstawimy kilka problemów. Przejdziemy przez studium przypadku i zrobimy sobie na koniec małe podsumowanie. I zaczynając od pierwszych. Czym są w ogóle te systemy RP? To są bardzo duże kombajny, zazwyczaj instalowane lokalnie na komputerze w firmie bądź na serwerze, jeżeli masz kilka stanowisk i rozdzielasz to pomiędzy pracowników. Mają lokalną bazę danych. Ale przede wszystkim to są bardzo duże kombajny, które praktycznie ogarniają większość codziennych procesów biznesowych w Twojej firmie. Obsługujesz tam magazyn, zamówienia, łańcuchy dostaw, księgowość, zaopatrzenia, możesz to analizować, do tego część kosztową. Praktycznie wszystko na co dzień, co spotykasz w firmie, możesz w tym obsłużyć. Jest to zazwyczaj lokalnie u Ciebie na komputerze. Mówię zazwyczaj, ponieważ pojawiają się jakieś próby. Jakby tworzenia online nowych RP, jednak to idzie średnio. Mamy tam Komarcha X, XT, bodajże, który też jest tak słabo rozwijany. Dalej prym wiodą Subjekt GT i Komarcha Optima, przede wszystkim dlatego, że są tanie, ale to do tego przejdziemy, gdzie tu jest ta opłacalność w tym wszystkim, jeżeli chodzi o systemy RP. Idąc dalej, mamy systemy OMS. To jest, jak nazwa wskazuje, to są po prostu agregatory zamówień, które pozwalają jakby ułożyć w pewne powtarzalne procesy, Twoje zamówienia, które spływają do, z różnych kanałów do ciebie. Na przykład taki Basicer, możesz do niego pobrać zamówienia z Allegro, z Amazona i tam z innych różnych ze swojego e czy innych sklepów internetowych, i w nim możesz zarządzać tym zamówieniem. Możesz tam na przykład podpiąć kurierów. I wystawiać listy przewozowe. Możesz ustawiać automatyczne akcje, które mają się wykonywać przy każdym zamówieniu, na przykład na, przy każdym zamówieniu, na przykład na zmianę statusu. No i jakby jest szereg tych zastosowań, nie będziemy wchodzić głębiej, tylko ogólnie to są systemy do agregowania zamówień. Bo często ludzie mylą systemy RP, systemy OMS, systemami OMS, ponieważ niektóre funkcje między sobą jakby są wymienne bądź podobne. A to są jednak różne systemy. One z założenia mają obsługiwać po prostu inną grupę zdarzeń. Przechodząc dalej, mamy marketplace. No i to wiadomo, niektórzy zaczynają od sklepu internetowego. Szczególnie ten próg wejścia tam w e jest dość łatwy, razem z Cyberfox, ale też można sprzedawać na marketplacach. Tutaj przede wszystkim mamy bardzo duży dostęp do szerokiej bazy klientów, który zapewnia sam marketplace, takie jak Allegro, Amazon czy eBay. I na tych platformach jest wielu sprzedawców i tutaj relatywnie szybko można rozpocząć swoją sprzedaż. No i to jest kolejny kanał, który e, pozwala nam jakby generować kolejną, e, kolejne zamówienie. No i mamy nasze sklepy internetowe, w tym wypadku e, WooCommerce. Mm, Tutaj też nie będziemy się rozwodzić. Raczej większość tutaj osób zebranych z Was wie, czym to jest, wie, czym jest firma CyberFox, jak działają hostingi. Wie, że też są rozwiązania sasowe. Także to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp teoretyczny. Te cztery rzeczy wymieniam je, dlatego że. One, się, one zajmują daną część tego procesu. Każdy z nich jest gdzieś w tym procesie logistycznym u nas. Nie tylko u commerce Mateuszu, to wiadomo też są wszystkie rozwiązania stosowe, shopery, ka każdy, każdy tak naprawdę sklep internetowy. Może być też Presta, Magento, dowolnie, dowolnie. Idąc dalej. My to ogólnie w firmie dzielimy na takie dwa światy. Świat offline'owy i online'owy. Te wszystkie systemy, które wymieniłem, nie licząc systemu właśnie RP, to, to jest świat online'owy. Wszystko jest z poziomu przeglądarki, wszystko jest dostępne online i jakby każdy wie mniej więcej, jak to działa. Ale druga strona medalu to jest właśnie offline. I tutaj mamy te wszystkie nasze systemy RP. Subiekty, Komarchy, Nexo, Vapro. Dla takich bardziej rozwiniętych, dużych firm, zazwyczaj Dynamic NAV, Sage, mamy Komarcha XL, to już bardziej dedykowane RP, ale one zazwyczaj są właśnie tymi systemami, które instalujemy lokalnie. No i tutaj pojawia się całe, cały problem, ponieważ jak połączyć, jak połączyć te systemy RP, które dają nam przede wszystkim możliwość porządnego takiego sensownego zarządzania produktami, czyli jakby całym ich procesem, wielu magazynów, dokumentów wewnętrznych i tak dalej. Możemy one mają za, zaawansowaną gospodarkę magazynową. I dlatego ludzie przede wszystkim z nich korzystają, ponieważ pozwalają kontrolować jeden do jeden produkty w twoim sklepie fizyczne, fizyczne produkty, które posiadasz, po prostu w zaawansowanej formie. I dlatego ludzie z nich korzystają, bo dają cały spektrum zarządzania towarem, które niekoniecznie jest w tych systemach online'owych dostępne, no i druga kwestia też, nie ukrywajmy, bezpieczeństwo czasami, nie każdy chce trzymać tak newralgiczne dane gdzieś tam w systemach zewnętrznych, często chcą to zrobić u siebie i przetrzymują to na własnym serwerze. I tutaj ta komunikacja staje się problemem, ponieważ musimy ten system offline'owy, który jest zupełnie innej bajki, połączyć z online'em, tak, żeby ten obieg danych między tymi systemami był płynny i przede wszystkim szybki. Jakie mamy kluczowe problemy, które się z tym wiążą? Przede wszystkim stany magazynowe. Ceny też, ale przede wszystkim stany magazynowe między platformami. Jeżeli sprzedajemy na kilku kanałach, mamy sklep na Allegro, mamy własny sklep na WooCommerce, Mamy też, jak my, nasi, nasi klienci co, posiadają no. też na przykład kilkanaście takich sklepów, ponieważ um, robią um, oddzielne marki do każdego ze swoich produktów czy tam kategorii. E, I tych systemów e-commerceowych nam się robi dużo. I wyobraźmy sobie taką sytuację: mamy tego subiekta GT, który kontroluje nam cały obieg towaru wewnątrz firmy. No i pojawia się problem. Jeżeli coś nam się gdzie na którejkolwiek z platform sprzeda, to jeszcze jak mamy jakiegoś OMS-a w postaci baselinkera, to jeszcze gdzieś między sobą te stany magazynowe rzadko, bo rzadko, ale się zaktualizują, no ale w tym i tak ściągamy, głównie wywołujemy skutek magazynowy w tym naszym systemie RP, czyli w tym subiekcie. Więc, jak tam wykonamy ten skutek magazynowy, ściągniemy towar, to na innych platformach on się nie zmieni, więc trzeba przejść przez te wszystkie platformy bądź oms i tam zaktualizować ten stan. I jeżeli mamy sprzedaży w dziesiątkach bądź setkach dziennie, to jest już bardzo duży problem, ponieważ łatwo o sytuację, że gdzieś sprzedaliśmy towar, no i on nie został na przykład na Allegro ściągnięty. Jeżeli on się ponownie sprzeda na Allegro, no to Allegro jest już dość rygorystyczne w swoich działaniach, jeżeli chodzi o braki towarowe, brak wysyłek i tak dalej. I może was e, lekko mówiąc pokarać e, najpierw ostrzeżeniem, aż nawet do blokady konta. Dalej mamy właśnie ręczne przepisywanie zamówień. No bo jeżeli mamy tego subiekta, załóżmy, załóżmy, że z niego korzystamy, no to tamte zamówienia trzeba przekopiować. Jeżeli ono spłynie na dowolnym z kanałów. E, i co gorsza, jeszcze nie mamy jakiegoś właśnie OMS-a po drodze w postaci, nie wiem, Bysinkera, Airboxa. To my musimy te zamówienia ręcznie przepisać. Bo tam przetrzymujemy nasze stany magazynowe, więc musimy je przepisać i wywołać skutek magazynowy i ściągnąć ten towar. I to jest też bardzo duży problem, bo możemy popełnić masę błędów po drodze. Chociażby źle numer telefonu czy mail wbić, już mamy problem później z odnalezieniem tego klienta. Cuda, cuda, cuda po prostu. Więc przy ręcznym wykonywaniu tego jest ciężko, no i jest to czasochłonne. Dalej mamy ręczne wystawianie dokumentów, nie tylko sprzedażowych, no bo też trzeba pamiętać, że obsługujemy kurierkę. I dalej, jak nie mamy któregoś z tych systemów, no też musimy wygenerować ten list przewozowy. Też musimy te dane przeklepać. Też musimy ręcznie uzupełnić z jednej i z drugiej strony. Częściowo ludzie to robią już automatycznie, właśnie przez agregatory no ale dalej mamy dużą grupę klientów, którzy tego w ten sposób nie robią bo dlaczego mówiłem, że to są informacje dla wszystkich, naprawdę spotykamy się bardzo często z klientami, którzy wysyłają setki zamówień dziennie, mają duże firmy i nagle się okazuje, że u nich 12 osób wystawia faktury i jakby dla nich to jest normalne że to się nie dzieje że to się, że to się dzieje ręcznie i to jest dużym problemem. Dlatego chciałem, żebyście całość tego traktowali jako bardziej świadomościowo niż przedstawianie jakichś konkretnych rozwiązań. Idąc dalej, trudności komunikacji między systemami. O nich troszkę wspomniałem, bo jedną trudnością jest właśnie połączenie tego systemu RP w postaci subiekta czy komarcha z sprzedażą w sieci i ogólnie z wszystkimi systemami online. Owymi. No, ale też większość tych systemów ma swoje ograniczenia. I żeby jeżeli nie chcemy wydawać jakby góry pieniędzy, to ta synchronizacja jest dość wolna. Standardowo co 8 godzin aktualizuje na przykład stany magazynowe w Bisinkerze do Allegro. I każdy wyższy pakiet oczywiście kosztuje to teraz sobie pomyślmy, że subiekt GT potrafi kosztować tam w granicach 400 zł plus nieobowiązkowy roczny abonament też w granicach tam bodajże 300. Ta różnica w cenie już oszczędność samą generujemy na wyborze tego, tego softu i nie mamy tych ograniczeń, które czasami występują w tych systemach nowych że te informacje są przekazywane po prostu rzadko i mogą być niewystarczające. Od 50-100 zamówień dziennie to już jest stanowczo niewystarczające i trzeba nad tym pracować, szczególnie jeżeli mówimy o sklepach, które handlują raczej mniejszymi, tanimi towarami, nie wiem, etui do telefonów i tak dalej, oni potrafią mieć tych zamówień bardzo dużo, no ale tam marża nie jest za duża, więc ten koszt, mimo że teoretycznie mamy bardzo dużo zamówień, no jest odczuwalny. Idąc dalej, jakie kroki powinniśmy podjąć przy takich kilku podstawowych problemach, układając sobie e-commerce? Przede wszystkim musimy określić miejsce przetrzymywania danych czyli to nasze centrum informacyjne, z którego będziemy pobierać i wysyłać informacje. Przede wszystkim u, dla naszych klientów to zazwyczaj są systemy RP. Niektórzy korzystają też z OMS-ów, ale głównie zalecamy. I z racji kosztów, i tego obiegu, żeby to były jednak systemy RP, ponieważ mam pełną kontrolę nad nie tylko firmą, ale przede wszystkim nad swoim towarem. Bo cały czas mówimy o firmach, które jednak mają własny magazyn i generują własny obieg towaru wewnątrz firmy. Druga rzecz to, jeżeli już wybierzemy sobie, że na przykład wszystko trzymamy w tym naszym subiekcie GT i tam będziemy mieli klientów, tam będziemy mieli zamówienia, tam będziemy trzymać stoki, katalog produktów, e, całą resztę, to musimy przeanalizować, jak nasz proces wewnątrz firmy wygląda. No bo bez tego ciężko nam będzie wiedzieć, co mamy zautomatyzować i jak, e, jak ma ten proces wyglądać. Bo jest kilka standardowych modeli, jak najbardziej. Jednak pamiętajmy, że w różny, jesteśmy wszyscy z różnych branż i naprawdę ten obiekt taki wewnątrz naturalny, żeby on był dostosowany jak najbardziej do ciebie i zoptymalizowany jak najbardziej do ciebie, e, dla ciebie to e, jednak trzeba go przemyśleć, zobaczyć na jakich krokach, e, gdzie wykonujemy procesy ręcznie, kiedy wystawiamy te faktury, jak idzie e, zamówienie na magazyn, czy jest drukowane, czy jednak ktoś zmienia mm, chociażby flagę w subiekcie. E, jak wygląda to u Was i który z tych procesów można zautomatyzować? I dopiero wtedy przechodzimy do punktu, w którym mamy wybrać jakiś system do zarządzania. Czy to właśnie OMS, czy to będzie BaseIncar, czy to będzie Airbox, jaki sklep internetowy, czy ewentualnie kolejny sklep internetowy, na jakim marketplace, czy to będzie Skomarch Optima gdzieś tam, czy to będzie. Czy produkujemy też na przykład meble bądź swoje produkty i potrzebujemy też zarządzania produkcją? I dopiero na tym etapie, gdzie sobie uzmysłowimy te wszystkie, cały ten przebieg informacji w firmie, dopiero wtedy siadamy do szukania rozwiązań, bo często ludzie wybierają rozwiązania na podstawie tego, co gdzieś usłyszeli, przykładowo dzisiaj z webinaru, niekoniecznie sprawdzając najpierw jak u nich to wygląda, i później jest zabawa, jak to wszystko dostosować do siebie, mimo że większość z tych narzędzi naprawdę jest na tyle szeroka, że ona w 90% w przypadku wystarczy. To nie jest tak, że każdy system jest na maksa dedykowany i wszystko musi być na maksa dostosowane do ciebie. Oczywiście, że nie, jednak warto na to zwrócić uwagę. No i kolejna rzecz, jak już mamy tego subjekta GT i mamy już ogarnięty w miarę ten nasz e-commerce, to musimy to właśnie jakoś połączyć i do tego potrzeba potrzebny jest dobry integrator. W ogóle jak działają te multiintegratory? To jest właśnie pomost między tymi systemami offline'owymi do online'u, do całego świata e-commerce'owego, który jest. I to wygląda tak, że Zazwyczaj instaluje się małą aplikację tam, gdzie jest jakby główne stanowisko z Twoim systemem ERP, z dostępem do bazy, i to ten mały programik u nas zwany endpoint odpytuje na bieżąco i przekazuje informacje w jedną i w drugą stronę. Co ważne. To, jest, to się dzieje w czasie rzeczywistym. Nie ma tych ograniczeń, o których wspominałem wcześniej. To się dzieje na żywo i te procesy nie są zależne od siebie, bo wiele integratorów ma taki problem, że one kolejkują zdarzenia. Więc jeżeli mamy w kolejce bardzo dużo zdarzeń, no to te, na których nam naprawdę zależy, spadają nisko i ta czas synchronizacji spada a warto, żeby te procesy jednak szły równolegle i te informacje były przekazywane co parę sekund na bieżąco, szczególnie jeżeli jednak troszkę tego dziennie wysyłamy i nie chcemy mieć pewność, wręcz gwarancję tego, że informacje są już aktualne na każdej z platform, bo to jest, to jest ważne. Czym się w takim razie charakteryzuje dobry integrator? Przede wszystkim jest częściowo podobny do tych systemów online'owych, które znacie zazwyczaj. Czyli jest dostępny z platformy online. To znaczy, że z każdego miejsca na świecie możesz wywołać jakąś akcję w swojej firmie lokalnie w tym programie, który jednak jest stacjonarny. My to tak troszkę przechodzimy przenosimy jego funkcjonalność właśnie do online, żebyś miał stale do tego dostęp. Kolejna rzecz to jest to, o której już wspominałem, synchronizacja na żywo, to znaczy, że te informacje są przekazywane i odbierane, ich rotacja odbywa się w czasie rzeczywistym praktycznie, w ciągu kilku sekund między sobą. Nie interesują nas limity, żadne ograniczenia danej platformy, po prostu jeżeli połączysz bezpośrednio chociażby stany magazynowe bezpośrednio ze swoim systemem RP do dowolnych platform, te stany zaktualizują się bardzo szybko. Kolejna rzecz, jest dużo małych integratorów, i ja już wytłumaczę Wam, w czym jest problem. Zazwyczaj to są dwie, trzy osoby. One wtedy mają problem z monitoringiem integracji. Nie są w stanie kontrolować całościowo procesu, ponieważ nie mają odpowiednich systemów do kontroli infrastruktury i niekoniecznie wiedzą, jeżeli coś jest nie tak. My obsługując tam tysiące klientów, niektórzy pamiętajmy, że wysyłają ponad 20 tysięcy paczek dziennie. To jest bardzo dużo. Jeżeli u takiego klienta któryś z systemów przestałby działać, no to to są potężne straty i problemy logistyczne, już w ciągu doby bardzo ciężkie do odratowania. Oczywiście możliwe, ale bardzo ciężkie. Kolejna rzecz: częste aktualizacje. Pamiętajmy, że prawo księgowe cały czas się zmienia. Pamiętajmy, że systemy i z jednej, i z drugiej strony, czy offline, czy online, też cały czas się zmieniają. To jest tak, że my musimy być na bieżąco z tym wszystkim i musimy się dostosować i do jednej, i do drugiej strony. Dlatego wprowadzamy aktualizacje nawet kilka razy w tygodniu, po to, żeby nie blokować waszych działań. Ale wiąże się to też z tym, że niektórzy klienci nie aktualizują. Więc wchodzimy w, kolejne, w kolejną rzecz, która powinna być w integratorze czyli wersjonowanie danych integracji. To znaczy, sam możesz ten proces, jakby odpalić poprzednią wersję, nie korzystać z najnowszej, ponieważ sam nie aktualizowałeś ostatnio swoich systemów. Jak rozmawialiśmy w przypadku e-commerce'a wcześniej z Adrianą, no jest to problem, w tych rozwiązaniach raczej stagingu nie ma za bardzo, więc tutaj tutaj działamy na żywca, subiekta, no można odpalić teoretycznie dodatkowy gdzieś testowno z zewnątrz, ale mało który klient to robi, dlatego tutaj warto mieć to wersjonowanie w swoim integratorze, gdzie możemy sobie bez problemu w ciągu minuty odpalić poprzednią wersję i nic się nie dzieje. I z, zawsze wrócimy do stanu przed aktualizacją. No i hybrydowa infrastruktura, celowo o tym wspominam, bo pewnie część z Was wie o awarii Basingera związanej, związanej z pożarem OVH, jakiś czas temu na to warto też się przygotować. Więc przy takiej ilości danych, wrażliwości, który, którymi danymi operujemy. Tutaj też staramy się zabezpieczyć ten temat, i potrafimy naprawdę po nawet globalnej awarii serwerowni bardzo szybko wstać i wrócić maksymalnie tam do pół godziny z powrotem do działania. To już odnośnie samego integratora pomiędzy tymi systemami. Przejdźmy jeszcze pod takich drobne rzeczy, które chciałbym powiedzieć jak jeszcze delikatnie można usprawnić ten proces, bo zaraz przejdziemy przez studium przypadku i przedstawimy jakiś taki najgorszy możliwy scenariusz, ale przejdziemy najpierw przez takie kilka kwestii, które jeszcze delikatnie nam mogą usprawnić tą, tą sprzedaż internetową. Po pierwsze zwolnienie z fiskalizacji przy sprzedaży internetowej. Większość branż się w to wpisuje, tam są pewne wykluczenia, można, można to sprawdzić, ale większość branż się w to wpisuje, wpisuje, że jeżeli sprzedajesz tylko i wyłącznie w sieci, to możesz wystąpić, e, możesz wystąpić o zwolnienie z fiskalizacji. Nie musisz wystawiać paragonów, to nam upraszcza proces. Wtedy możemy przejść w pełni na komunikację drogą mailową, nie musi on być w paczce. Nawet jeżeli sprzedajesz stacjonarnie, bo to się w pewnym momencie wyklucza, jeżeli sprzedajesz stacjonarnie, e, to... W tym momencie musisz po prostu wydzielić oddzielny rachunek bankowy i te zamówienia stricte internetowe, które wysyłasz, także podlegają zwolnieniu z fiskalizacji. Kolejną rzeczą są automatyczne wydruki. Nie wiem, czy kojarzycie taką usługę jak Cloud Print. Google kiedyś taką miał. My też taką ofercie posiadamy, ona jest w pełni, w pełni darmowa. Hmm. Z, z, za chwileczkę jeszcze odpowiem na, przejdziemy do pytań, postaram się tylko dokończyć prezentację i ogólnie w Google'ach ja też wrzucę link do kilku artykułów później, oczywiście podeślę. Odnośnie samej, samego zwolnienia fiskalizacji, jak w Google'a wpiszemy zwolnienie z fiskalizacji przy sprzedaży internetowej, to jest kilka już poradników. Hmm. To dopiero się wysypuje. Przepraszam bardzo, już sobie z większością problemów poradziliśmy jak najbardziej. Aplikacja była w wersji beta przez ostatni rok, ale w tym momencie przy automatycznie skalowanej infrastrukturze tam nie ma prawa nic siąść, co pokazują ostatnie statystyki z ostatnich miesięcy. Więc Damianie, to już nieaktualne. Ale wracając, czy jakby, czyli wiemy mniej więcej czym jest ten tego crowdprint. Dla tych, którzy nie wiedzą, w, w tym momencie mam do basinkera, do wielu innych platform też można to dodać. Automatyzuje nam wywołanie wydruku. Jeżeli wygenerujemy list przewozowy w, w basinkera na przykład, od danego kuriera, no to wiadomo, etykietę musimy pobrać, etykietę e musimy pobrać na komputer, odpalić, kiknąć druku i tak dalej. Nie ma problemu, tak jak mówię, wszystko wszędzie problem jest ze skalą. Jeżeli nie ma problemu przy tam 10-20 paczkach, problem się robi przy tam 100, 200, 300, gdzie ten proces za każdym razem druku etykieta i tak dalej nie jest zautomatyzowany, no już generuje dużo zmarnowanego czasu. A w tym wypadku po prostu albo ustawiamy automatyczną akcję z przyciskiem drukuj, albo klikamy drukuj i ta etykieta sama wyjedzie na drukarce z tym listem. Jest, o właśnie, tutaj tak jak Jan mówi, nie ma problemu. W Bezsinkie robi się automatyczną akcję. I dokładnie, problem znika, tylko tego nie zrobimy bez tego małego programiku, który wywoła nam ten wydruk, czyli go, go też pobieramy na nasz komputer i on się łączy z naszą drukarką i cały czas odpytuje, czy są dla niego jakieś wydruki. Ostatnia rzecz, która nam mogłaby pomóc troszkę przy tej automatyzacji, to właśnie wysyłka dokumentów drogą mailową. Bo to też, też można robić. Oczywiście klient musi być poinformowany, ale to nie jest tak, że on musi wyrazić jasną zgodę. On musi być poinformowany o tym, że dostanie dokumenty drogą elektroniczną. Akurat w większości wypadków przy sprzedaży internetowej. I tutaj Panie Krzyś, nie ma problemu, możemy później porozmawiać na ten temat. w filmać ze swojego obszaru, jak to działa. Panie Krzysiu, jak najbardziej, przejdziemy do pytań później, jak najbardziej postaram się odpowiedzieć e, jakie, na jakie ma Pan wątpliwości. Dobrze, i wracając do tego, dokumenty sprzedażowe możemy wysłać drogą mailową, e, też automatycznie, bądź wrzucić na przykład do ms a e, takiego jak Baselinker, e, w formie PDF, ze swojego systemu RP też automatycznie e, dzięki integracji. Tu mam kilka liczb, które troszkę warunkują to co już przeskoczył mi slajd troszkę warunkują to co mówię przede wszystkim ponad 30% klientów zwraca uwagę na szybki czas dostawy dlatego automatyzacja w tym wszystkim jest bardzo ważna im bardziej uprościmy nasze procesy wewnętrzne w firmie czyli te logistyczny przepływ towaru i przepływ dokumentów tym szybciej jesteśmy w stanie wysłać towar Pamiętajmy też, że marketplacy narzucają dość wysoki rygor pod względem terminów dostaw. Ludzie są coraz bardziej przyzwyczajeni do tych sytuacji, gdzie mam dostawę na jutro, wyślę zamów do 12, będziesz miał jutro w punkcie i tak dalej. To wszystko wywołuje na nas presję, którą możemy zbijać właśnie dzięki automatyzacji. Kolejna rzecz to jest 66% konsumentów kupuje w sieci więcej niż w poprzednim roku. I to jasno pokazuje, że co roku rynek rośnie, co roku rynek e-commerce rośnie, więc sprzedaż pewnie też nie widzielibyśmy się tutaj, gdybyście też nie mieli z tym problemów, co roku coraz większe wyzwania są przed nami pod względem e-commerce, wysyłki zamówień, coraz więcej ich jest, coraz więcej klientów decyduje się na to, więc... Po raz kolejny, powtarzam, automatyzacja tych procesów wewnętrznych jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ ten rynek chwilowo nie zwalnia i nie pokazuje nic, e, przynajmniej żeby w najbliższym czasie to się zmieniło. No i ostatnia rzecz, 73% klientów uważa, że procedura zwrotów ma wpływ na ich decyzję w kolejnych zakupach. I o co chodzi z tymi zwrotami? Jakby pamiętajmy, że mm, jeżeli nie posiadamy integracji, to też nie. Nie możemy między systemami przetwarzać dokumentów wstecz. I to też jest jedna z zalet integratorów takich sensowniejszych, że potrafią przetwarzać dokumenty wstecz nawet do 180 dni. Ten nie ma problemów z korektami czy ze wzrotami, i tak dalej. Ten system też możemy delikatnie usprawnić. Idąc dalej, przejdźmy przez jakiś skrajny przypadek. Mówię skrajny, bo będziemy rozmawiali tutaj o firmie, która korzysta z subiekta GT, wszystkie procesy wykonuje ręcznie i to nie jest abstrakcja, ponieważ sam parę lat temu jeszcze w takiej firmie, w taki, taki stan firmy zastałem, przychodząc do niej, gdzie trzy osoby wystawiały faktury, gdzie zamówienia szły na kartkach na magazyn, gdzie były realizowane na tych kartkach, oznaczane było, że zostało wyznane, zostało spakowane długopisem, to wracało z powrotem do biura. Tam ktoś musiał siąść i na podstawie tego zrobić list przewozowy. Jak już wygenerował list przewozowy, bo była od tego oddzielna osoba to szło to dalej szło to dalej do, do kolejnej osoby w biurze, która wystawiała fakturę. I serio błędów była masa. Trwało to bardzo długo. Przy siedmiu pracownikach potrafili poświęcić około 40 godzin na samą obsługę tych procesów. Jest to, jest to mocno problematyczne. I jak to mniej więcej wyglądało? To jest to, co mniej więcej powiedziałem. Załóżmy, dzwoni do ciebie pani Halinka, mówi, że nie ogarnia tych internetów, mówi, że ona nie będzie składała zamówienia na Allegro, widzi, że masz towar, ma numer telefonu, ja chcę złożyć zamówienie. I OK. I on w tym systemie stworzy, e, stworzenie e, tworzy w tym systemie ZK, czyli zamówienie klienta w subiekcie GT, wywołuje skutek magazynowy i tam jest OK. No i w tym momencie ktoś musi wejść i na Allegro zaktualizować ten stan. Później na swoim sklepie internetowym. Później dopiero, jak już zrobił to, bo to oczywiście najważniejsze, miejmy aktualną ofertę, później drukuje to zamówienie, które idzie na magazyn. Tam dopiero jest kompletacja zamówienia, pakowanie. Jeżeli zamówienie jest spakowane, ta kartka wraca, tak jak już wspominałem. Ogarniamy list przewozowy, drukujemy fakturę ręcznie, wkładamy do paczki i dopiero wysyłamy paczkę. Wyobraźcie sobie, jak ten proces e, odpowiednio go skalując, wydłuża nam mm, całą wysyłkę. A wierzcie mi, bardzo dużo firm jeszcze jest na takim etapie i tak działa. I to nie jest, nie jest nic nadzwyczajnego dla nich. Dlatego mówiłem, żebyśmy podchodzili do tego webinaru bardziej w takiej kontekście ideowej, jak, jak sobie ułożyć to w głowie. Bo ja mam wrażenie, że naprawdę masa klientów jeszcze nie ma świadomości tego, że większość procesów można zautomatyzować. Szczególnie tych, którzy wychodzą od sprzedaży analogowej, właśnie stacjonarnej, na tych tylko i wyłącznie systemach ERP i traktują dalej w takiej papierowej wręcz formie m, także cały rynek e-commerce. A nie powinni tak tego robić. I teraz przejdźmy już do firmy, która coś już robi. Ma już nasze integracje załóżmy ma mm, sprzedaje na kilku, kilku marketplace'ach, ma tego subjekta i mamy taką samą ilość pracowników. Tylko w tym momencie już pięć osób może obsługiwać magazyn, a tylko jedna biura, tylko jedna osoba biuro. Ona ma tak naprawdę zajmować się procesem. Ma tak naprawdę go monitorować, odpowiadać klientom. Tam nic więcej nie trzeba robić. Naprawdę skracamy te liczby znacząco. Mało tego, zrasta nam produktywność, ponieważ tam ze średniej stu paczek możemy wskoczyć do 300, obniżając zasoby ludzkie bądź przekierowując je na inne działania. Ponieważ tutaj, jak stworzymy już, jeżeli pani Halinka zadzwoni do nas z tym zamówieniem i stworzymy już dla niej zamówienie, w subiekcie, to wywołując skutek magazynowy, wyślemy automatycznie informację do takiego WooCommerce, wyślemy taką informację do Allegro, wyślemy do Basingera, że te stany się zmieniły, że to zamówienie wpłynęło, że tego towaru już nie ma, bądź jego ilość się zmniejszyła. Do tego wystawimy automatycznie fakturę i wystawimy automatycznie list przewozowy. O automatycznie też pójdzie na magazyn informacja, zmieniając na przykład flagę w subiekcie, że. E, re, zamówienie jest do realizacji i tylko odbywa się kompletacja, pakowanie i wysyłka towarów. Tam nie ma żadnych papierów. Tam nie ma żadnych ręcznie wykonywanych procesów, które można bez problemu e, zmienić. U mnie też zawsze jest pani Halinka, profesor. No właśnie, tak, tak. E, tak jest. Idąc dalej. Ogólnie przed automatyzacją mamy trzy osoby średnio obsługujące biuro prawie 40 godzin do obsługi procesów wyślemy 126 paczek mówimy o takiej średniej firmie zaraz wytłumaczę o co chodzi 19 godzin postawimy na 19 godzin nam zajmie łącznie wydruk i wystawienie faktur a kiedy robimy ten proces automatycznie to przy tej samej ilości osób wyślemy ponad dwukrotnie więcej paczek całość tych procesów obsłużymy maksymalnie w 15 minut i zmniejszy nam się o 92% ilość popełnianych błędów, bo pamiętajmy, że ręcznie to wszystko robiąc nie sposób, żeby ktoś przy 100 listach przewozowych dziennie nie popełniłby bola. Jakby naprawdę, i to nie jest wina tych ludzi, tylko po prostu tak, tak działamy, że wykonując odpowiednio dużo razy pewne automatyczne działania, gdzieś tam się chochlik wkradnie. Ja wiem, że te liczby mogą być dla innych większe, dla innych mniejsze, bo są firmy, które przy siedmiu osobach wyślą 2000 paczek dziennie. A są firmy, które na przykład nie wiem, sprzedają szklane produkty i czas pakowania jest dużo dłuższy. No to wiadomo, z racji pewnej branży tych paczek będzie 100 zamiast 10. Ta skala jest inna, ale chodzi mi tylko o przedstawienie tego, jak mocno można to skrócić. Czy macie dostępny jakiś system, bądź dedykowany serwer do systemów e-commerce e, polskiej firmy iDusel. Zależy o co pytasz. Pytasz o ich e-commerce? Pytasz e, o ich SaaS? O ich sklep internetowy? Mamy integrację, jak najbardziej. Mamy integrację z systemami ERP, jeżeli chodzi o iDusel. Dobrze. Podsumowanie. Czy automatyzacja procesów sprzedażowych jest dla każdego? Według mnie jest dla każdego. E, Dlatego, że w każdy... Po pierwsze, może być moment, że obudzicie się za późno. Sprzedając, mając ten swój sklep internetowy, i tak dalej, możecie obudzić się już gdzie już w takim totalnym chaosie, stany magazynowe przestają się zgrywać. Już codziennie musicie się tłumaczyć klientom, i tak dalej. Ten obieg robi się już absurdalnie długi. I to już będzie za późno. Dlatego mówię, że warto o tym myśleć zawczasu, i to jest dla każdego, bo dla małych sprzedawców też. Dla małych sprzedawców też, ponieważ warto o tym myśleć wcześniej, bo to nie są dalej drogie rozwiązania. Pamiętajmy, jeżeli chcemy mieć synchronizację na żywo, czyli będziemy korzystać, nie wiem, tylko z internetowym, no to tak, musimy gdzieś wystawić faktury. Nie wiem, jakaś W firma, czy to nawet w Basingerze, za który płacimy miesięcznie abonament do tego sklep internetowy. No, wszędzie płacimy te abonamenty, to musimy liczyć się z kosztami. Tak, które przy synchronizacji na żywo, są bardzo wysokie. Bo pamiętajmy, tam w podstawowej pakiecie może to kosztować 50 zł, ale już jeżeli chcemy dane synchronizować co 5 minut, co raczej jest zalecane, no to już mamy abonamenty na poziomie 300. To niewiele więcej kosztuje już sam subiect GT płatny jednorazowo. Więc też trzeba, trzeba o tym pamiętać, że ale też nie trzeba być dużą firmą, żeby korzystać z systemu ERP. Potrzeb... Dlatego e, subiekt osiągnął taki sukces. Oni mają tam około 800 licencji sprzedanych, przynajmniej taką liczbą się chwalą. E, 800 tysięcy licencji sprzedanych, e, ponieważ no, cena gra, gra rolę. To jest też najpopularniejszy system ERP, e, z których korzystają nasi klienci. Także dla każdego, czy wywodzi się z handlu stacjonarnego czy sprzedajesz tylko i wyłącznie w online i chcesz mieć większą kontrolę nad swoim magazynem i bardziej automatyzować procesy w firmie według mnie jest to naprawdę praktycznie dla każdego dla każdej kategorii każdego rozmiaru e-commerce. Dobrze. Dziękuję wam bardzo. To tyle pod względem tego, co chciałem powiedzieć. Teraz może przejdziemy do pytań. Pozwólcie, że ja sobie wezmę łyka wody, bo naprawdę taki słowotok przez tam 40 minut jednak generuje suchość w gardle. Wszyscy Super, już, bardzo, już, już, już bardzo dużo wiedzy. Dzięki wielkie Konrad. Dziękuję, dziękuję. Tak, Również. Nie, Przejdziemy e, może do pytań, bo tam tak. widziałem, co jakiś czas mnie tak troszkę rozpraszało, starałem się odpowiedzieć, ale może może. No zaraz, właśnie, tak. odpowiedziałeś na większość. Mm. Wydaje mi się... Tam widziałem gdzieś zarzut pana Krzysia, może by tak. rozwinął temat Handlos. Tylko, że tam nie było pytania, jest ocena. No właśnie, skupmy się może na pytaniach, z... które tak, są w jeszcze, jeszcze chciałem Ci tylko przebrać, bo, przerwać, bo o tym zapomniałem na początku. Okay. Mam drobną ankietę, którą chciałbym, żebyście wypełnili. Przede wszystkim, czy korzystasz z subiekta? Jak długo sprzedajesz w sieci i tak, ile jest... zamówień dziennie realizujesz? Jestem ciekaw po prostu, bo teoretycznie materiał by dla wszystkich, bo miał pokazać mniej więcej zasady działania tej logistyki i tak dalej. Dokładnie. E, ale chciałbym wiedzieć ilu tutaj osób ma na co dzień. Czy planujecie integrację z subiektem Nexo? Mamy. Mamy jak najbardziej do większości systemów e-commerce'owych. Jak wejdziesz, ja może tu wrzucę na czat naszą stronę. Tutaj możesz zerknąć... E, możesz zerknąć oczywiście, gdzie do jakich systemów mamy integrację, do jakich systemów RP i oczywiście z drugiej strony do jakich systemów e-commerce. Każdy z nich jest podzielony w pakiety. Jak wejdziesz w sam subjekt Nexo, to też wyświetli Ci się, z jakimi systemami e-commerce masz integrację. Tak, 31%, okej. Okay. Tak, nie, tutaj są, pojawiają się pytania, że nie można zakończyć ankiety, tak? Bo to my musimy ją zakończyć. Także tak, bo jeszcze na napływają odpowiedzi i za chwilę dostaniecie wyniki. O dziwo jest dużo więcej, znaczy, spodziewałem się mniejszej ilości osób z subiektem. O dziwo. Okej. Okay. Jakub pyta, czy można taką integrację zrobić bezpośrednio między U a, a subiektem? Tak. Spomnieć można. na przykład bez. bez jeżeli, jeżeli masz u postawionego bezpośrednio właśnie CyberFox, to tam domyślnie już masz integrację z integro i możesz połączyć subiekta bezpośrednio ze swoim e okay. No i to gwarantuje wtedy najszybszy tak naprawdę, najszybszą aktualizację stanów czy przesyłanie zamówień, bo to jest jeden do jeden. Panie Krzysztofie, dużo problemów z integracjami, do których wdrażaliśmy, panie sorry, Jak nie chcecie usprawnień tych procesów? Klienci nie są zadowoleni? Ale ciężko, ciężko mi odpowiadać na bardzo stronnicze pytania, znaczy na bardzo stronnicze zarzuty. Mamy sporo partnerów, obecnie, obecnie powyżej setki. By musiał się w jednostkowy pana przypadek wdrożyć. Pamiętajmy, że obsługujemy tysiące klientów i tych partnerów też sporo. Jeżeli Oczekuje pan jakiegoś rozwiązania e, konkretnego, to też trzeba pamiętać, że my musimy utrzymać pewien standard globalny. Więc część rzeczy nie do końca możemy wprowadzać w, e, w ogólnie dostępnym naszym rozwiązaniu, m, bo albo jest to nieopłacalne, albo po prostu klienci nie będą z tego korzystać. Jednostkowe rzeczy musimy realizować e, formą dedykowaną. E, tutaj integracja z Nexus dokładnie tak. E, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Okej. Okay zróbmy inaczej, napisz do mnie serio, ja chcę, chcę ten temat rozwiązać, napisz do mnie na LinkedInie, na fejsie wszędzie są moje dane kontaktowe napisz i ja z chęcią rozwiążę ten temat, przegadam akurat kanałem partnerskim mam dość bliską styczność więc z chłopakami też przerzucę ten temat ok, może zakończymy już tą ankietę, e, tak, tak można, e, teraz tak e już to robię to dla Andriana nie w temacie. Konrad, jak pomyślisz o osobie z dwoma plecakami na przodzie i na plecach? Widzę, mamy dobra historia tutaj. Kurczę, muszę się chwilę skupić. Pierwsza osoba z dwoma plecakami na przodzie i na plecach, okej. Okay. To zaraz, możemy, o, zaraz może off-top przelecimy. Jeszcze tutaj jedno pytanie techniczne. Skoro synchronizacja stanu magazynu pomiędzy Basingerem a Allegro, to nawet 8 godzin, to czy Integro może je synchronizować je bezpośrednio z subiekta do Allegro bez przerw? Tak, w czasie rzeczywistym. Okay. No, praktycznie z opóźnieniem tam kilku sekund. Mm, obecnie. Możesz aktualizować stany magazynowe, możesz przesłać też zamówienia z Allegro mm. i możesz aktualizować ceny, jeżeli o to chodzi. Co, co będzie to... lepszym wyborem ERP fizycznie na kompie czy w chmurze? To jest temat rzeka. Co, to jest temat rzeka, bo co prawda jest kilka firm hostingowych, który, które pozwalają instalować integratory, bo o to chodzi, że to nie może być taki zwykły hosting bazy. To nie może być na przykład komar w chmurze, ponieważ tam nie da się zainstalować integratora, więc nie, to połączenie fizyczne, którego my potrzebujemy do synchronizacji, jest niemożliwe. Więc e, może to być w chmurze, jak najbardziej, jeżeli tego chcesz, ale trzeba dobrać odpowiedni, odpowiedni hosting takiego rozwiązania. Co znaczy w czasie rzeczywistym? To znaczy, że co kilka sekund odpytujemy mm, odpytujemy każdy system e-commerce'owy czy jest jakiś stan zmieniony, i wysyłamy tam z subiekta aktua aktualny stan w czasie rzeczywistym. To znaczy, że wszystkie procesy, które, wszystkie integracje, które posiadasz, aktualizacja stanów magazynowych, cen, zamówień każdy z procesów działa równolegle i on przetwarza dane na żywo. To znaczy, że w ciągu kilku sekund miał prawa to działać co kilka sekund. No, pozwolę się nie zgodzić, jednak mamy klientów, co wysyłają około 20 tysięcy paczek dziennie. Ma prawo to działać szybko. Nie mówię, że w każdym przypadku i zawsze to działa natychmiast, bo też każdy z systemów ma ograniczenia, czasami nie po naszej stronie. Oczywiście, że tak, ale może to działać na, praktycznie na żywo żaden e-commerce tego, no właśnie, właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię, o czym pokazuję, czasami są ograniczenia, ja tylko mówię, że z naszej strony możemy aktualizować dane praktycznie co parę sekund. Wiem, że są ograniczenia w basingerze, w e w każdym innym systemie online'owym i to jest normalne, oczywiście właśnie pod tym względem, żeby ich nie zajechać, żeby nie zatrzymało nam to sprzedaży, ani nie powodowało trudności czy przewidujecie obniżkę cen za integrację, bo jedna z firm produkujących integrację ogłosiła, że będą integracje za darmo? Raczej, raczej nie planujemy. Ja uważam dalej, że my się mocno bronimy ofertą. Jesteśmy obecnie największym multiintegratorem do systemów RP. Pamiętajmy, kurczę, wiele integratorów to serio, są dwie, trzy osoby. U nas masz zespół. Praktycznie 80 specjalistów, który na co dzień zajmuje się tylko i wyłącznie integracjami, z doświadczeniem 15-letnim. Czemu mamy nie chcieć brać pieniędzy za rozwiązanie, które rozpracowujemy latami i stale rozwijamy? To nie jest tak, że my dajemy integrator za darmo i się baw. No nie, tam jest, stale masz zespół wsparcia, stale ktoś musi odpisywać na te maile, stale. Ktoś musi wspierać to rozwiązanie. Tak jak wspominałem, wypuszczamy aktualizację nawet kilka razy w tygodniu. O tym też trzeba pamiętać. To nie jest aktualizacja raz na rok, bo się zmieniło coś w JPK i o, już trzeba. No nie. To są aktualizacje stałe, które na, na bieżąco dostosowują się do zmian jednej i drugiej strony. No dokładnie. Jak widzimy, ale, ja ale, ale, to już nie do mnie od specjalista od ofert, wszystkich. Okej. Okay. Okay. Co potrzebuje GT ponad standard do integracji? O, to jest dobre pytanie, bo część integracji nie, ale większość, stanowcza większość wymaga jeszcze sfery. Sfera jest takim, można powiedzieć, umożliwia dostęp integratorom do połączenia się z samym systemem, żeby same integratory mówiąc kolokwialnie, nie grzebały po bazie. Okej, okay, widzisz, nie, niektórzy, niektórzy to wiedzą, tutaj Damian też już się odezwał od razu, jak ty powiedziałeś o sferze. Okej, okay, widzę, że tu będzie dużo, dużo takich tematów, których no nie omówiłeś w prezentacji, a to, to jest dobry motyw do zrobienia kolejnych webinarów mhm. i rozwinięcia tych tematów. W czym służy ten scenariusz konfiguracji w waszym sklepie? To pokazuje, jak wygląda wasz system finalnie. Scenariusz konfiguracji to tam uzupełniasz właśnie prócz połączenia, czyli wpisania danych dostępowych do samego WooCommerce czy do systemu ERP, prócz połączenia, tam też układasz, jak ma wyglądać synchronizacja Twoich danych. Jeżeli przesyłamy zamówienia, to o jakim statusie, do jakiego, z jakiego magazynu pobierać towar, i tak dalej, i tak dalej. Scenariusz konfiguracji, oczywiście możesz go przejść w pełni z dokumentacją. Bądź z kimś od nas przy projekcie Twój Człowiek w SI. Każdy na początku dostaje od nas wsparcie przy pierwszej konfiguracji i tłumaczy, jak to wygląda. Ogólnie same scenariusze służą do ułożenia tego procesu. Po kliknięciu uruchom i ustaleniu, czy ma być wykonywane automatycznie, czy ręcznie, ten proces jest już wtedy odpalony i on działa. Coś jak automatyczna akcja, można powiedzieć, ale to bardzo upraszczając, bo niektóre integracje potrafimy mieć naprawdę rozbudowane. Kto u was uruchamia wasz system, czy trzeba samemu włączyć? Ogólnie z założenia, platforma Seintegro.pl jest rozwiązaniem sasowym. To znaczy, możesz wejść i samemu, razem z dokumentacją bądź wstępnym wsparciem naszego supportu, po prostu skonfigurować tę integrację i to nie jest problem. Jeżeli mamy też wielu partnerów, którzy to wdrażają, i mamy też nasze plany wdrożeniowe, jeżeli. Nie chcesz sam tego konfigurować i po prostu tu zlecieć, bo też rozumiemy, że nie każdy chce po prostu przechodzić przez całą tą konfigurację albo nie chce po prostu na to tracić czasu, więc też może to zrobić któryś z naszych partnerów bądź my z działem wdrożeń. Ale tak, z założenia możesz wejść i po prostu odpalić na 14 dni testowe, sobie przetestować. Jak zostać Waszym partnerem? Jakie są korzyści? Nie oczywiście w małym gronie materialne, wiadomo, no bo to jest jednak program afiliacyjny, tutaj korzyści finansowe są, różne progi. Mateuszu, proszę też, zostaw do siebie namiar, bądź napisz do mnie, przekażę cię do Łukasza od nas, który obsługuje program partnerski. Dołączyć można bardzo szybko, jest kilka progów, możesz tylko polecać, możesz też wdrażać nasze rozwiązania. Zalecamy raczej, żeby wdrażać nasze rozwiązania, bo wtedy... Jednak ta prowizja jest dużo fajniejsza. No i oczywiście masz szybszy dostęp do wielu informacji związanych z integracjami i tak dalej. Okej, okay. ja mam propozycję, jak już skończymy nasz webinar, jak się nie pojawią już inne pytania, będziecie mieli tam okienko, poprosimy was o opinię i tam też możecie spisać swoje pytania, być może Konrad jeszcze się do nich odniesie, gdzieś tam na łamach bloga, czy... Niech tak Okay. i napiszcie po prostu też o czym byście chcieli usłyszeć w następnych webinarach być może z tym tematem, być może z innym, bo no to już pytania się na mnie pojawiają dzielnie odpowiedzieć na, na wszystkie mm. I jeszcze tutaj jak mogę jedno pytanie w sumie ciekawe się pojawiło mm -hmm. e, może panu mówić optymalne rozwiązanie e według pana A, okay. e, jakby szybko skracając proces podam Ci takie najpopularniejsze rozwiązanie. Ogólnie system ERP w postaci subiekta GT, który obecnie jest największy i ma najwięcej rozwiązań, jako źródło i centrum Twoich danych, z niego bezpośrednio do większości platform zaktualizujesz stany magazynowe, nie wpływając na tą wolną synchronizację, agregować zamówienia możesz, to jest najpopularniejsze flow, do Baseinkera czy ze wszystkich platform, tam obsłużyć wysyłkę, Dodać tam integrację i bezpośrednio też samego basinkera wysłać te zamówienia do subjekta GT. Tak bym to widział. Stany bezpośrednio zerpa, przekazywanie zamówień przez jakiegoś OMS-a i z powrotem. Ale SGT nie jest już rozbudowany, kropka, jest utrzymywany. OK, dalej nie przebijesz. Dalej. Ja wiem, że on trąci mychą. Ja wiem, że już jest nexo. Ale dalej to jest najpopularniejszy system RP w Polsce, poważnie. Jakbyście nie mówili, że on wygląda tragicznie, on wygląda jak z lat 90., to prawda. I ja wiem, że Nexo jest już piękny, ale dalej jest tak duży, że masa rozwiązań dookoła, my nie tylko my, Basinger też, do Ucomerza też się pojawiają. Dalej będzie to wspierać, rozwijać i dodawać kolejne rozwiązania. Przede wszystkim stary, nie znaczy nieaktualny, znaczy stabilny i przygotowany przez lata doświadczenia. Okej. Okay. Sorry, już tak szybko. <grymne> nie no, jasne, nie wiem, masz w 100% rację. Yy, tu jeszcze jakieś pojawiają się pytania. Już był taki też mały kącik. Yy. Ofer oferowania usług, więc <laughs> przy wdrożeniach. Okej. Okay. No widzę, widzę, Krzysiu musi swój webinar chyba poprowadzić też. Bo, ja bo bardzo do się dużo się jest pytań. W ogóle dla mnie to nie jest problem, wymiana wiedzy, bo może być tak, że ja naprawdę czegoś nie wiem, źle myślę, Jaka. źle to układam. Z chęcią, możesz Krzychu, śmiało do mnie napisać na Sociale. ale spróbujemy nawet coś zgrać, bo to jakby... Doceniam konstruktywną krytykę, póki jest konstruktywna, a nie jest oparta o opinię. Okej. Okay. No dobrze, to co? jeszcze może jakieś ostatnie pytanie, pytania i, i kończymy. Krzyś jest tam w kontakcie, więc świetnie. Nie, jak najbardziej, śmiało pisz, z chęcią naprawdę porozmawiam, bez, krz bez krzty ironii, e, śmiało. Dokładnie. Z O do mnie. Okay. Jak dobrze tylko. Nie ma ironii. Okej. Okay. Dobra. Będzie w planach do integracji. Zobaczymy od zapotrzebowania rynku. Byśmy musieli najpierw sprawdzić dokładnie jest możliwość przy dedykowanego wdrożenia jakby przez tam jakieś dream teamy u nas czy coś w tym stylu, ale na ten moment w standardowym produkcie SaaSowym nie planujemy w najbliższym czasie musimy rozeznać troszkę bardziej rynek w tym kontekście okej, okay. no dobra to super, myślę, że będziemy mieli jeszcze jakieś webinary z tobą Konrad bo, bo temat jest gorący więc więc świetnie, że, że mieliście tyle pytań. Fajnie, że tak, na jak są, odpowiedziałeś, odpowiedziałeś na wszystkie, na wszystkie. Dobrze, no to dziękujemy wam. Również dziękuję. Wszystkim. I fajnie będzie się zobaczyć następnym razem, czy z Wami, czy z Konradem. Więc trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Pa, hej, hej.